Jest ze mną pan Paweł Kot. Panie Pawle, proszę powiedzieć, co się panu nieprzyjemnego przydarzyło w swoim fotograficznym życiu? Witam, dzień dobry. Czy nieprzyjemnego? No, doszło ostatnio do tak dziwnej sytuacji, że zachodnie portale w sposób bezczelny pobrały sobie moje zdjęcia i używały jak swoich. Część było w ten sposób bezczelnych, że nawet była sygnaturka na zdjęciu, to potrafiły ją czy to rozmyć, czy to wyciąć i potraktować zdjęcie jak swoje. I to było takie no, dość bezczelne z ich strony i myślę, że ostatnio coraz bardziej popularne traktowanie, wzięcie czegoś z sieci i traktowanie jak swoje. Panie Pawle, zacznijmy od początku. Ja tu jestem na stronie stadionowioprawcy.net. Tutaj pan opublikował zdjęcie, prawda? To jest to zdjęcie, no dokładnie to, które tutaj widać, prawda? Z taką płachtą rozciągniętą na trybunie i z przedstawieniem tutaj konkretnej idei. I później nagle to zdjęcie się ukazało w różnych miejscach. Czy dobrze rozumiem? Czy tak to było? No mniej więcej tak. Oprócz tego było jeszcze na moim fanpage'u. Gdzie jasno jest powiedziane, że zdjęcia są tylko mojego autorstwa i wszelkie jak gdyby użyczenie moich spraw no tylko po konsultacji ze mną. Tutaj na zdjęciu tak samo stadionowi oprawcy to tylko jak gdyby tam było to zdjęcie udostępnione i nigdzie więcej. Przyjrzyjmy się jednej ze stron. Jest tutaj strona z końcówką es, sport.es, czyli hiszpańska strona. No tu jest fragment właśnie pana, jest na podpis Paweł Kot, ale jest ucięte, widać, że zdjęcie jest ucięte. I tutaj nie widzę żadnego podpisu, czyli tutaj zostały złamane pana prawa osobiste, czyli no, nazwisko niby jest, ale to nie powinno być w ten sposób podane, powinno być pod zdjęciem podpis, czy powinien być po prostu na dole artykułu, w każdym razie wyraźnie wyszczególniony, jakie jest źródło i skąd to zdjęcie pochodzi, czy z pana bloga, czy z pana strony, czy na przykład właśnie ze strony stadionowioprawcy.net. Tutaj tego nie ma. I poza tym jest tutaj złamane z tego, tak jak mi się wydaje tutaj, pana prawo majątkowe, ponieważ za tego typu publikacje przysługuje panu wynagrodzenie, tak mi się wydaje, bo nie można tutaj zastosować ani jako cytat, prawda, bo cytat można stosować, ale kiedy się jakiś fragment, prawda, wybiera i gdzieś publikuje i tworzy nową treść, nowy utwór, natomiast zdjęcie jest utworem zamkniętym, więc nie można opublikować cytatu ze zdjęcia, prawda, trzeba zdjęcie całe opublikować, więc nie wchodzi tu w grę cytat, nie wchodzi tu również w grę za bardzo przedruk, bo można przedrukowywać, jeżeli pewne redakcje pozwalają, można przedrukowywać zdjęcia, natomiast przedruk też nie wyklucza wynagrodzenia. Także ta strona sport.es złamała i jedno i drugie pana prawo i osobiste i majątkowe. Tak naprawdę tylko jak gdyby dwóch dziennikarzy, dziennikarz Skyfoxa z Anglii zapytał mnie w ogóle o pozwolenie, o publikację zdjęć i dziennikarz, z tego co pamiętam, z Chorwacji zapytał też o pozwolenie, skontaktowali się obaj ze mną, napisali mi informację tutaj mailową i szukali potwierdzenia tego, czy mogą w ogóle użyć to zdjęcie. Ja się zgodziłem wstępnie, kiedy te publikacje się pojawiły na tych stronach, no to zdjęcia zaczęły być bardzo popularne, no jest to temat uchodźców jest bardzo na czasie i później każde następne strony, czy to hiszpańskie, wiem, że niemieckie, na pewno tych publikacji było dużo więcej, o których na pewno nie wiedziałem do tej pory i nie wiem, bo później to już po prostu szło jak domek z kart, wszystko po kolei było publikowane i bez mojego nazwiska i były po prostu przedruków, no masowa kradzież. Tutaj na stronie oggginmedica.it, czyli na włoskiej stronie, jest tutaj jakaś próba właśnie, przynajmniej jest tutaj wyszczególnione źródło,
jest wypisana strona, prawda, i nawet jest, no nie jest to link, ale jest taki nieczynny link do tego zdjęcia oryginalnego. No niemniej nie ma tu nawet, no to nazwisko, jak się powiększy tutaj, no, jest praktycznie nieczytelne, jest jakby, nie jest spełnione właśnie, no nie jest ono po prostu, mówiąc krótko, podpisane nawet. Co ja mogę powiedzieć? Tak naprawdę no, użyć zdjęcia można, kiedy jest to użycie niekomercyjne, ale kiedy tak wielkie portale jak Sport.es czy niemieckie tutaj, już nie pamiętam, czy włoskie portale takie bardzo znane, ogólno no, znane na całym świecie, korzystają ze zdjęć nielegalnie i w ten sposób, no to jest... Nie wiem, jak to nazwać. To jest po prostu kradzież. Inaczej tego nie można nazwać. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o stronie rp-online.de. Tutaj jest taki pewne zakamuflowanie. Nie jest to podane jako pobrane zdjęcie, tylko jakby jest to część tutaj Twittera. Jest to cytat właśnie. Ta redakcja próbuje w ten sposób jakoś tak zamarkować, że to nie jest właśnie pobrane z pana strony czy z jakiejś innej, tylko jest to cytat. Oni cytują, że to jest po prostu jakiś tutaj twitterowicz Dario Brentin po prostu wkleił to zdjęcie, a oni to tylko cytują, bo to jest taka ramka, tu można kliknąć follow, tu można przeczytać, to nie jest, w każdym razie to jest jakby implementacja tego. No niemniej tu akurat jest trochę trudniejsza sprawa, no niemniej mamy tutaj do czynienia z ewidentnym naruszeniem prawa. Czy pan zamierza coś z tym zrobić, bo jest to zrobione na masową skalę, to są, zapewne jest to kilka portali, a nie miał pan kontroli nad tym, być może to było wydrukowane, to zdjęcie było wydrukowane w czasopiśmie po prostu, albo w gazecie papierowej. Czy pan będzie coś w tej sprawie robił, interweniował? No na pewno będę interweniował w tej sprawie. Już wstępnie rozmawiałem z pewną kancelarią adwokacką i wszystkie te portale, które gdzieś tam publikowały moje zdjęcia bez mojej zgody i wiedzy, no będziemy chcieli to załatwić, tą sprawę, żeby no to nie było, bo to się w tej chwili robi na masową skalę i coraz więcej portali, które korzystają z tego, traktują po prostu zdjęcia jako przedmiot i podpisują jako źródło Facebook czy Twitter, no ale niestety Twitter ani Facebook zdjęć nie robi, a robi to człowiek, fotograf, któremu należy się po prostu wynagrodzenie za jego dzieło, tak? Skoro te zdjęcia były tak popularne, więc wypadałoby choć odrobinę przyłożyć się do tego, spróbować się skontaktować, tym bardziej, że nie jestem osobą anonimową. I osoby, które chciały się ze mną skontaktować i zapytać, czy mogą użyć tych zdjęć, zrobiły to. No nie wiem, dlaczego inni to nie zrobili. Ja gdzieś tam się doliczyłem 8 publikacji tych zdjęć. Cieszy mnie to, że te zdjęcia były tak popularne i chyba jedyne w swoim rodzaju. No temat też był bardzo gorący, bo temat imigrantów. Aczkolwiek no wypadałoby by zapytać autora, czy można. I czy nie należy mu się po prostu jakiś ekwiwalent. Panie Pawle, będziemy do tego wracać, będę próbował tutaj jakiejś interwencji w własnym zakresie, także na pewno do tego wrócimy, jeżeli pan będzie miał jakieś informacje i jakieś podejmie pan działania, to również proszę o kontakt. No trzeba działać, nie można siedzieć z założonymi rękami. Także dziękuję dzisiaj za rozmowę i na pewno jeszcze się skontaktujemy i będziemy temat tutaj prezentować, jak dalej się pana losy potoczyły.